RFSU informuje o chorobach wenerycznych. Chorobami wenerycznymi, nazywanymi również chorobami przenoszonymi drogą płciową, można zarazić się podczas uprawiania niezabezpiecznego seksu z osobą, która jest chora wenerycznie. Choroby te mogą przynosić się poprzez błony śluzowe i płyny ustrojowe znajdujące się w narządach płciowych, jamie ustnie i odbycie. Prezerwatywa użyta podczas całego stosunku płciowego bardzo dobrze zabezpiecza przed chorobami wenerycznymi. Jeśli odbyłeś albo odbyłaś stosunek płciowy bez prezerwatywy, bardzo ważne jest przeprowadzenie testu, aby rozpocząć leczenie i zmniejszyć ryzyko dalszego przynoszenia choroby. Dla większości chorób wenerycznych testy, poradnictwo i leczenie są bezpłatne. Dotyczy to wszystkich, którzy znajdują się na terytorium Szwecji, niezależnie od obywatelstwa. Posiadanie choroby wenerycznej nie wpływa na możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt w Szwecji. Wiele chorób przynoszonych jest podczas niezabezpiecznego stosunku płciowego. Niektóre z nich to chlamydia, rzeżączka, syfilis, herpes, kwikciny, HIV i wirusowe zapalenie wątroby typu B. Chlamydia, rzeżączka i syfilis to bakterie i leczy się je antybiotykami. Herpes, kwikciny, HIV i wirusowe zapalenie wątroby typu B są wirusami i leczy się je lekami przeciwwirusowymi. Różne choroby wywołają różne objawy. Często objawiają się swędzeniem, suchnącymi upławami, pieczeniem cewki moczowej, ranami i bólem. Zdarza się również, że choroba weneryczna nie daje objawów. Jeśli odbyłeś albo odbyłaś stosunek płciowy bez prezerwatywy, powinieneś albo powinnaś się przetestować i bardzo ważne jest, aby próbki zostały pobrane z tych części ciała, które brały udział w stosunku. Materiał testowy może być pobrany z ust, pochwy, odbytu, czy też z badania moczu lub krwi. Popularną chorobą weneryczną jest chlamydia. Chlamydia często nie wywołuje objawów, czyli można na nią chorować, nie wiedząc o tym. Jednak nieleczona chlamydia może utrudnić zajście w ciąży. Będąc chorym albo chorą na chlamydię, jesteście bardziej podatnym na inne choroby weneryczne, jak na przykład HIV. HIV może być przenoszony poprzez stosunki pochwowe lub analne odbywane bez prezerwatywy lub poprzez spermę w ustach. HIV, jak również wirusowe zapalenie wątroby typu B, może być przenoszone przez wspólne szczykawki. Jeśli nie bierze się leków na HIV, organizmowi trudno jest bronić się przed innymi chorobami. Tym jest właśnie AIDS, który nieleczony jest śmiertelną chorobą. Dzisiaj mamy dobre lekarstwa na HIV, które blokują przekształcenie się go w AIDS. Osoba biorąca regularnie i w właściwy sposób lekarstwa nie przenosi HIV na inne osoby. Często występujący HPV jest wirusem występujących w kilku rodzajach. Niektóre rodzaje wirusa HPV mogą objawiać się brodawkami genitalnymi na narządach płciowych, tak zwane kwikcinami. Kwikciny nie są niebezpieczne i zwykle znikają same z siebie. Czasami jednak po dłuższym czasie. Niektóre wirusy HPV mogą jednak powodować zmiany komórkowe, przede wszystkim w szyjce macicy. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy, wszystkie kobiety powyżej 23 roku życia wzywane są na regularne ginekologiczne badania cytologiczne. Innym sposobem zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka w dorosłym wieku
jest oferowanie dziewczętom przez szkoły szczepionki przeciw HPV. Chłopcy, kobiety i mężczyźni też mogą się wakcynować przeciw HPV. Niektóre choroby weneryczne rozprzestrzeniają się łatwiej niż inne. Ale istnieje wiele sposobów zminimalizowania ryzyka zakażeniem chorobą weneryczną podczas stosunków płciowych, na przykład poprzez pocałunki czy pieszczoty różnych części ciała. Prezerwatywa jest najlepszym sposobem zabezpieczenia siebie samego i partnera albo partnerki przy stosunku. Jeśli jednak odbyłeś albo odbyłaś stosunek płciowy bez prezerwatywy, bardzo ważne jest przeprowadzenie testu na choroby weneryczne. Jeśli masz pytania dotyczące chorób wenerycznych lub testów, skontaktuj się z przychodnią dla młodzieży, przychodnią wenerologiczną lub przychodnią rejonową.